Czy zaśpiewacie mi najsmutniejszą piosenkę świata? Cio, dzień dobry. O, jaka cichutka dzisiaj pioseneczka. Cio, to taka malutka pioseneczka. Czyżby włączuszki nie były głodne? Oj, Glośka, sią. No pokaż ten ryjeczek ładny. No pokaż. Och, no nareszcie trochę muzyki. No bo co z tą muzyką naszą? Bez waszej muzyki to smutny dzień. O, nawet mamunia nie śpiewała tak pięknie. Dobra. Kochanie, kochanie, zapraszam na śniadanie. Na śniadanie zapraszam. Malutkie bączki, pajączki. Moje kochanie. I jeszcze ty. Zabaweczki śliczne. Śliczne zabaweczki moje. Proszę, proszę. Czekajcie, bo kamera widzę tak krzywo. Krzywo i brzydko. Dzień dobry cioteczką. Po drugiej stronie. Dziś taki jakiś poranek. Dopiero dotarłam do kociego pokoju. Pieski mnie obudziły o 6:30, a ja byłam nieprzytomna w jakimś głębokim bardzo śnie. Zapraszam cię, słoneczku kochane. Wszystko dobrze u ciebie? Czemu ty nie wcinkasz? Chodźcie, bo zobaczcie, tu jest jeszcze, tu można sobie poradzić. No, mamuńka, ty się trochę przesuń w to. Oj, przepraszam ciebie. Tak, o. I teraz można ładnie wcinać. Bardzo pięknie. Tak, kochane, wcinajcie bączuszki malutkie. Ślicznie. Ależ to są koteczki jak marzenie. Teraz wszystko ładnie. Koteczki sobie pojedzą. Ty nie wcinasz, kochanie moje? Koteczek nie wcina już? To chyba jest... To jest jaworek. Jaworek jest taki drobniutki. Nie ma aż takiego apetytu jak reszta kotków. On chyba też najpóźniej zaczął jeść, prawda? Także to jest taki mały synuś. A tu kubełek już pełny, tu jedna pani mnie pytała, ten kubełek to ratuje tutaj życie, słuchajcie, bo też już opowiadałam to kilka razy, że po prostu podczas upałów
to się zdarzało, że stąd takie zapachy szły z tego pokoju, że mi było wstyd ludzi do domu tutaj jakiś wpuścić. A też z kolei za każdym razem wyrzucać, to tak też nie bardzo tyle tych worków zużywać. Więc Kubek rozwiązał sprawę, bo on jednak przez swoją szczelność jest po prostu bardzo fajny. No i co, kotenki już pojadły malutkie. Mamusia jeszcze je. A ja pójdę do tamtych koteczków i przyjdę tutaj potem jeszcze z kamerą zobaczyć, jak się bawią. Mam nadzieję, że będą. Jakiś kamerzysta tu siedzi przy kamerze, także różnie może być. Dzień dobry, słoneczka. Popatrzcie, kto tam siedzi ładnie. Dzień dobry. Wszystkie koteczki mnie witają ślicznie. Klociuna wita koteczkę, tak? I Hansiunia wita. Dzień dobry, Hansiuniu. Dzień dobry. O, proszę. Jaki to śliczny kotek. Jaki piękny, kochany. Hansiurku moja. Hansiurku. Cześć, niuńku. Cześć, kochanie. I ty jesteś, tak? Wiecie co, one tak fajnie sobie tu żyją, że po prostu nie jeden by chciał mieć takie dokocenie. Cześć. Cześć, mój kochany, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry, słoneczko. Seriuszku śliczny. Chodź, dostaniesz jedzonko. Zobaczcie, co wyczynia Hancia. Co wyczynia Hanciulka nasza śliczna. O, jak pięknie. Dobrze, zabieramy teraz kotki do karmienia. Mamy ciuteczkę, kloteczkę. Ja będę pokazywać to kropienie uszu, żeby ktoś sobie wyobraził, jak to wygląda. Zobaczcie, jest klotunia i po prostu daję jej do... O, już, już, już. Jedno uszeczko, już jeszcze drugie. Poczekaj, chciałam tylko pokazać, jako jesteś grzeczny. Proszę. Chodź, kochanie, chodź, chodź, chodź. Chodź, musimy jeszcze drugie uszeczko, wiesz? O, już, 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 powsiśkę. No ciężko, co? Ciężko komuś sobie to wyobrazić, ciężko. Ale to nie jest nic takiego, ja was zapewniam. Poszła jeść. Już po wszystkim. Teraz weźmiemy Haneczkę, bo jeszcze ona też musi brać maść. Chodź, Haneczko. Chodź, kochana Haneczko. Tu mamy takie fajne łoże. Łoże do męczenia kłodów. Tak? Dawaj. O, tak. Pięknie. I tobie znowu. No pewnie. Ty to już super. Ty to już super, kochanie moje. Ty to jest super. Nie bój, boi się troszkę całusków, tak. Wiecie, jak ona się zmieniła, jaka ona jest cudowna. Ale jeszcze ma tutaj takie ściśnięte, więc ona, no jeszcze. To po prostu jeszcze kotek, który się nie odprężył do końca. Ale jak je tak popracuje tutaj nad tym miejscem, to już się robi masełko. Masełko się lubi, tak. Ona ma taki długi pysiu. Uszka się pięknie pogoiły, już zaraz stają. Naprawdę coś pięknego, taki kłodek. Coś pięknego. Mój słoneczko śliczne moje. Tak, już to zabieramy, żeby cię nie denerwować. I już dajemy ci jedzonko. Proszę bardzo, tu jest twoje jedzonko. O, i tu się ci pytaj. Moja kochana, moja, tak, proszę. No dobra, wszyscy wcinają. Wszyscy wcinają pięknie. Zobaczymy, czy ty zjadłeś tableteczki dzisiaj. Tak, dzisiaj kotek zjadł i nawet nie wie kiedy. Tak,
jeszcze dziś wieczorem, jutro rano. I koniec. No. No mam nadzieję, że to leczenie już jest ostateczne, bo wiecie, no nie jest tak prosto z tymi przeziębieniami kocimi. Kotek po prostu się przeziębił, bo został wywalony na mróz. Na te zimne noce. Domowy kot. Domowy kot nie jest w stanie się obronić, ponieważ nie ma futerka przygotowanego na taką ewentualność. Te dzikie koty dostają takiego gęstego futra. I bardziej się przystosowują. Ale taki domowy kotek, no nie ma szans po prostu, żeby nie zachorował. Pięknie kotki jedzą. Miłego dzionka wam życzę, Bączki. Szybko, kochani, jaki tu jest widok. To jest przebój. Przebój tego filmu. Coś pięknego. Robię jeszcze zdjęcia, poczekajcie. Kuzko, ty będziesz Kalinka Welkuska. Słuchajcie, no tak pięknie. Tam, zobaczcie, tam jest drapak. I one wszystkie na słoneczku. Nie widziałam nic piękniejszego. To nam zrobi dzień. To nam zrobi dzień, ta scenka. Kalinko, kochana, moja śliczna kiciuńka. Moja drobniutka, śliczna kiciuńku. Taki kochany kotek. O, jak pięknie umie drapać drapaczek. O, jak super. No biedne są te kocie mamy. Och, jak im tam dobrze. Jednak słoneczko to jest dla kotków, słuchajcie. To jest po prostu wszystko. Wszystko. Dlatego tak mi zależy, żeby kotki miały u was w waszych domach parapety. Nasłonecznione, bezpieczne, gdzie mogą sobie odpoczywać. Ach, one śpią, kuleczki piękne. Tylko jeden kociaczek się myje. Ojejku. No nic tu po mnie, tylko troszkę posprzątam i zwiewam. One są tak piękne, słuchajcie, mają takie kropeczki i paseczki i trochę rudości, jak widać. Scenki przeurocze. No to taką scenką was tutaj żegnam. Pa! No właśnie, mówię o takiej sytuacji. Jest Majeczka i przyszedł Bandziorek, kochany. No. Przyszedł kochany Bandziorek. Cześć, maluchu. Ja ciebie tak kocham. Ja ciebie tak lubię, wiesz? Bądź, kochanie, zgodny. Masz takie fajne warunki, taki duży dom. Ogród. Wszyscy się zmieścicie. Nie możesz być potworem. Nie możesz być, kochanie. Nie możesz. No, ryjku śliczny. Oj, ryjeczku, kochany. Majeczka tu jest królowa. Tak, ona jest królowa. Ona musi mieć tutaj spokój. Wiesz, ile myśmy się naleczyli? Ile ona tabletek musiała zjeść i zastrzyków przyjąć? No. Bądź mądrym kotkiem, bądź. Wszyscy się zmieścicie, trzeba żyć w zgodzie. Wiesz, kochanie? Kajunia jeszcze nie ma domu, nikt się o nią nawet nie zapyta, nic. Więc wiesz, jeszcze może być i tu Kajunia. Jak my będziemy żyli? W wiecznym strachu, w wiecznych nerwach. Zaczną kotki chorować od stresu. Nie wolno tak, słoneczko. Możesz być taki szczęśliwy, hołubiony, wielbiony. Tak, kochanie. A gdzie jest twój kolega? Gdzie twój braciszek?